Ja dzisiaj taka bez niczego, bez makijażu właśnie wracam z basenu. Uwaga, dzieci w przedszkolu, jest godzina 9. Musiałam się wypływać, żeby dostać energię na cały dzień, bo dzisiaj dzień obfitujący w różne wrażenia. Dzisiaj dużo mam pracy. No jak ładnie, a jestem po basenie, wiesz, bo rano musiałam popływać. Bardzo dobrze, zapraszam cię, wynamoczyć się. 1000 maseczek. Mam dla ciebie maskę ze ślimaka. Twarz. O, dzień dobry wszystkim. Co ja bym bez ciebie codziennie zrobiła? To prawda. Naprawdę. Sam nie wiem. Wszyscy gotowi, można zaczynać. Cześć, to Wilson, jest ze mną moja ulubienica. Cześć, Kasia Zielińska, to jest mój ulubieniec. Zosia i Henio, to ładne, nie? No tak, ale... Bo my będziemy rodziną kiedyś. Mamy tak taką nadzieję. Jezus, tak. Będziemy podróżować po świecie. Gocha, o, dziękuję ci. Będziemy podróżować po świecie. Nasze dzieci... A ty szczapka, przepraszam, czyja? Henia. Henia. Ale naprawdę. Gdzieś z nią przybiłem, przyszłaś? No. Co za matka wariatka. Czekajcie, mam kluczyki, wszystko mam. Dziękuję wam bardzo. Powiem wam szczerze, że ja tak nigdy codziennie nie jestem wymalowana. I dzisiaj jest wyjątkowy dzień, więc muszę z tego make-upu skorzystać. Okej, dobra. To dalej. Małe opóźnienie jest. To jest moje miejsce na mapie Warszawy. To jest kawiarnia mojej siostry. Sweet and Blossom Cafe. I tutaj zawsze jem śniadanie, piję dobrą kawę, tu jem słodycze. Więc po śniadaniu już jest, więc chodźcie, zapraszam na kawę i dobre ciastko. Chodźcie. Jak zwykle. Szukałam 10 razy miejsca. To jest moja siostra i to jest właścicielka tego przepięknego miejsca. To jest mój Henio się najbardziej cieszy, bo ciocia otworzyła kawiarnię. Tak, może... Henio uwielbia lody. Wszystko. I uwielbia. Henio tu jest największym testerem w Zalesiu. Tak. Cztery ciastka, na pewno zostaną chłopakom i cztery kokosanki. Za ten sernik w stopie wygląda obłędnie, nie? Basia, trzymaj się kochana, do zobaczenia. Bye. Do później. Do zobaczenia. Pa, do zobaczenia. Tak. Teraz jedziemy do mojego ukochanego teatru, w którym wyprodukowałam 3 spektakle. To jest niewiarygodne, ale za każdym razem zapominam swojej rejestracji. Chyba wszystkie kobiety tak mają, serio. Świetnie. Ciasteczko dla pana Kacperka. A już mi się tak marzy, żeby zjeść mielone. Och, wezmę was dzisiaj na jedne z najlepszych mielonych w mieście. Jak gram spektakl, muszę zawsze zjeść mielone z mizernią i z ziemniaczkami. Tu jest cudownie, słuchajcie, zapraszam was. To jest ta skromna sala. Ile tu się mieści widowni? 1000 osób. O, no. Proszę państwo, no zapraszamy serdecznie na spektakl Nowy Jork Prohibicja, który z powodu pandemii przenosimy z małej sceny Teatru Roma na dużą scenę Teatru Roma. Gdy powieki przymykam, widzę marzenie swe. Nic nie słucha. Piero zobaczył port, choćby swój pierwszy tu postawił krok. Jesteś u siebie, już o tym wiesz. W piekle czy w niebie, jak chcesz. Przychodźcie i nas oglądajcie, a w grudniu to tak już grilla nie zrobicie. No właśnie. Nie ma jak. Tak, no a trzeba kiedyś odpocząć od robienia świątecznych zakupów, więc zapraszamy do Teatru Roma. Tak, koniecznie. Godziny 19, 1, 2, 3 grudnia. Nieustanny bieg, goni czas i czas, choćbyś padał, nie zatrzymuj się. Z ulic się wczuj, czy góra, czy... Teraz was zabieram na przymiarkę do Just Pola, do Justynki i Paulinki. Od tych maseczek się szminka rozmazuje, taką piękną szminką wyszła, a będę potem takiej na pół twarzy będę ją miała. Trzeba wzbogacić szafę o swoją jesienną kolekcję. Stop! Jest. To są moje dobre dusze, które mi zawsze powodują, że zawsze mam w szafie coś modnego. I zawsze mam na wyjścia piękne rzeczy, naprawdę. Dobra, chodźmy
teraz na te mielone. Błagam, błagam, chodźmy na te mielone i na mizerię, i na ziemniaczki. Błagam was, i na kompot. Tararara! Zasłużony odpoczynek. Słuchajcie, nawet nie wiecie, jak ja marzyłam o tej chwili. Ostatni klocek dzisiejszej układanki. Bardzo ważny dla mnie teatr komedia. Tutaj dzisiaj gramy... O, już garda robiona. Patrz, tutaj dzisiaj gramy komedię o napadzie na bank. To jest absolutnie przepiękne. Kompletnie się nie spodziewałem. Katarzyno, nie musiałaś. Też mam do ciebie ogrom, ogrom słabości. Dzięki, w ogóle fajnie zagrałeś. Aha, to dopiero grasz, tak? Gram. Ale może wpadnij, załatwić ci wejścióweczkę? Tak, tak, chętnie. No. Chodźcie. Jeszcze można szybko przejść przez scenę, tylko tak na paluszkach, na paluszkach. To jest brylant, o który dzisiaj będzie cała, to jest cała istota spektaklu. Jest i ona, chodź tu Kaśka, chodź tu. Słuchaj, czytelnicy oraz widzowie Viva.pl chcieliby zobaczyć ciebie, naprawdę. Dzień dobry. To jest ta Kaśka. Kaśka ma od jakiegoś czasu Instagram. Ja jestem jej agentką, a tu jest druga... A menedżerką? A tu jest druga Kaśka. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest najlepsza garderoba w okolicy. Tak wyglądam bez peruki. Od razu... Kaśka, wyglądasz zawsze fajnie. Właśnie to jest inwencja twórcza Kaśki, naszej fryzjerki, make-upiski, dekoratorki wnętrz. Także ja tylko chcę jej dopowiedzieć, że piękno wymaga poświęcenia. Ja się nie utrzymała przy wnętrze na głowie. Tęskniłaś za mną? Bardzo. Ja też za tobą. No, bardzo. Zobacz, jak dzisiaj mam. A pięknie dzisiaj. To musimy częściej zapraszać w tę VIP-ę, żeby miała takie ładne fryzury. To my bardzo byśmy prosiły, żeby pan nas opuścił, ponieważ muszę przebrać dziewczynki. O, dziękujemy ci, Kasiu. Boże, jak ty o nas dbasz. No, prawdziwy menedżer, prawdziwy menedżer. Proszę, kamera może tego nie dźwignie. Pozdrawiamy. Do zobaczenia na scenie. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za dzisiejszy dzień. Było super. Dziękuję wam za towarzystwo. Do zobaczenia, mam nadzieję, w teatrze i no, trzymajcie się. No i czekoladkę sobie wezmę. Taki must have zieliny. Perfumy, herbata i czekoladka na scenę. Bo mi dyrektor teatru zabronił wnosić mielonych. A jak chcecie coś zobaczyć, to jeszcze może tam wejdziecie na chwilę.